Miasto w oczach młodych. Pod takim hasłem odbył się pierwszy konkurs fotograficzny Twórczy Koszalin, organizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego. Zdjęcia młodych fotografów przedstawiają nie tylko ciekawą architekturę, przyrodę czy człowieka w miejskim otoczeniu, ale też szeroki koloryt miasta, nawet gdy zdjęcia są czarno-białe. Ten Koszalin na tych zdjęciach jest ładny, jest piękny. Zdjęcie, które zdobyło Grand Prix, dla mnie jest w ogóle fenomenalne, bo wiemy, jaki dworzec w Koszalinie obecnie jest, natomiast na tym zdjęciu jest faktycznie metropolia. Fotografuję praktycznie od dziecka, ponieważ mama zachęcała mnie do tego, wysyłając na wycieczki z dwoma aparatami, bo jedna klisza nie starczała. Czarno-białe zdjęcia podobają mi się dlatego, że mają charakter i mówią swoim takim ja. Jestem trochę inny, popatrz na mnie trochę dłużej, przyjrzyj się, co jest we mnie takiego.